pewnego dnia puchatek postanowił prosiaczkowi zrobić niezwykłą przyjemność. Pewien dzień, to znaczy jest to niezwykły dzień, skoro był niezwykły dzień, taki jak na przykład walentynki, jest to niezwykły dzień. I wtedy puchatek poszedł po rozumek do głowy, a że miał go niewiele, bo miał mały rozumek, tak go znalazł, to wziął prosiaczka za łapkę i poszedł pokazywać mu to, co najpiękniejsze. Najpiękniejsze cuda stumilowego lasu. Wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Lasowej Kultury. Również pokazywał najpiękniejsze kwiatki, najpiękniejsze łąki, najpiękniejsze motylki. I miał nadzieję, że prosiaczka pyszczek uśmiechnie się od ucha do ucha, że pierwszy będzie skakał ze szczęścia, a to prosiaczek jakoś tak ociągał się z okazywaniem tej radości, jak skakał to raczej na boki. Jak chciał czegoś, to zazwyczaj siusiu. Puchatek, lekko rozczarowany sytuacją, że on bardzo dobrze chciał, ale nie bardzo dobrze mu wyszło, w końcu postanowił troszkę odpocząć. Zaciągnął prosiaczka na wielką kałużę. Usiedli na wielką kałużę, wiatr wiał, kałuża szumiała. I w tym momencie prosiaczek uśmiechnął się od ucha do ucha i zaczął skakać do góry, a nie na boki. I do misia dotarło, że inteligencja to nie rozum. Rozum to jest wtedy, kiedy znajdzie się właściwe rozwiązanie dla problemu, dla sytuacji, ale to rozwiązanie jest nie tylko właściwe, logiczne, sensowne, ale i dobre. To jest dobre dla drugiej osoby. Mimo, że są tysiące rozwiązań, rozwiązań dobrych jest niewiele. I dlatego życzę Ci, drogi oglądaczu, aby udało Ci się znaleźć dobre rozwiązanie. Rozumowo dobre, a nie tylko logiczne. A wtedy przed Tobą otworzy się najpiękniejszy widok świata. A najpiękniejszy widok świata to jest uśmiechnięta kobieta, szczęśliwa, że dałeś jej to, czego ona chciała, ale ona o tym nie wiedziała, że tego chce. Tylko zdrowie Twoje, żebyś wiedział, czego Ty chcesz. Kawusiu.